zdaniem praw pracowniczych nie jest w sklepach wielkopowierzchniowych, bo tam już właśnie związki zawodowe, na przykład w Biedronce, wywalczyły te prawa i tam pensje i traktowanie pracowników są już na naprawdę coraz wyższym poziomie, nie mówię oczywiście, że idealnym. Tak, w małych Biedronkach, tam jakie dziadostwo. Często pracownicy pracują po 12 godzin dziennie, gdzie pracodawca zalega z pensjami. To są tak naprawdę sklepy franczyzowe, małe, które są sklepami, no to są tak zwane jednoosobowe działalności gospodarcze, to jest pod szyldem, no już nie będę wymieniać marek, wszyscy wiemy, jakie to są sklepy. Usługi pocztowe. Te, które wypierają sklepy osiedlowe, notabene, to są właśnie, tak naprawdę, to jest w ogóle tak na marginesie, ta śmietanka, zyski spływają nie do tych biednych ludzi, którzy za ladą stoją i są dumnym przedsiębiorcą jednoosobowym. Tutaj kamyczek do Nowoczesnej, bo to też tak nie jest, taki człowiek najchętniej byłby sobie pracownikiem, tylko zostaje zmuszony do tego, żeby ciągnąć ten biznes pod szyldem takiej no, zwierzątka zielonego, czy też zwierzątka w kropki, czy też jakiegoś innego owada. I to jest franczyza i tam rzeczywiście jest największy problem, nie w sklepach wielkopowierzchniowych. Dlatego jeżeli tak naprawdę chcieliście jako prawica pomóc pracownikom, no to trzeba, bo w tym miejscu pracownikom wiodło się coraz lepiej. Tak. Akurat widzimy, że prawda. Ta sytuacja jest bardzo dobrze, to znaczy oczywiście sytuacja jest tak, że te większe punkty sprzedaży nie tracą, ponieważ dokonywane są zakupy, czy to w ciągu tygodnia, czy to wcześniej. Jednocześnie, jeśli chcemy w jakiś sposób I mamy tutaj do czynienia właśnie z biznesami rodzinnymi i z tym wspieraniem kapitału właśnie naszego własnego, a nie tych wielkich firm, które nie płacą w Polsce podatków, które nawet stosując jakby pewne kublarstwo księgowe, nie wykazują. Panie profesorze, ile pan ma na osiedlu w swoim najbliższym otoczeniu sklepów na C i sklepów na Z, a ile pan ma sklepów, które są jakimś zupełnym no-name'em, bo nazywają się tam na ogół od, nie wiem, imienia córki albo za od nazwiska właściciela. I takie, ale których jest więcej? A proszę sobie sięgnąć do analizy chociażby, która ukazała się w ostatni piątek w Rzeczpospolitej, gdzie właśnie są opisane straty, jakie ponoszą sklepy wielkoformatowe. I proszę Państwa, to jest właśnie opozycja. PKB rośnie, bezrobocie maleje, wynagrodzenia wzrastają. W sklepach franczyzowych jest coraz gorzej. Opozycja ciągle narzeka. I to tak wygląda. Prawo opozycji. I to tak właśnie wygląda, jakbyście momentami czasami nawet byli zmartwieni, na przykład, że ceny z prądu nie wzrosną. No, nie wzrosną. No, co ci wypasną, tak? I później również, dlatego że ustawa przyjmowana akurat przez parlament, przyjęta przez parlament, zawiera rozwiązania docelowe, wieloletnie, nie tylko na rok 2019. Przedstawiliście się Państwo projekt dwustronicowy, ale już Pan miał okazję przeczytać te 12 stron. Tak, oczywiście, dlatego że jeśli wypowiadamy się publicznie, to trzeba się przygotować. Jasne, oczywiście. To szkoda tylko, że podczas debaty kilku posłów Prawa i Sprawiedliwości podniosło rękę na hasło marszałka. No, szkoda, że przeczytało ten projekt. Większość nie podniosła. No bo może nie chcieli się dać sprowokować, ale z drugiej strony ja powiem tak, ja usłyszałem, że jeśli się ktoś zgłaszał do głosu, no to nie powinien pan czynić z tego zarzutu. Nie do głosu, panie profesorze. Poza tym ja przypomnę, że przecież nie kto inny, ale Nowoczesna chce notabene marszałka Tyszkę odwołać. Złożyliście dwa lata temu taki projekt. A poza tym, gdyby zapytał... No i co? No i nic. Gdyby zapytał prezes Kaczyński, to wszyscy członkowie Prawej Sprawiedliwości podnieśliby ręce. Jeśli zapytał marszałek Tyszko, to tylko to było skierowane do klubu Kukiz15. Ale to jeżeli Nowoczesna chce odwołać marszałka Tyszkę, to można iść, bo rozumiem, że państwo mają klub, tak? Czy nie w końcu? Co mamy? Jak to jest z tym klubem u was? Uratowane. A macie, okej, czy macie? Panie Jerzyko, zobaczył się na złośliwość. Nie, tylko tak... A to nie wiadomo, bo wiadomo, to z dnia na dzień się przecież zmienia. Właśnie, dlatego taki... Nie aż tak szybko. Nie, ustaw. Chwila była taka, że panie profesorze, ale jednak... Trudno będzie panu nie przyznać, bo jak pan tego nie przyzna, to mi się będzie wydawało, że pan naprawdę zgoła do zupełnie inne wydziały kończyliśmy. Mówię o WPIA na Uniwersytecie Warszawskim, że proces legislacyjny w Polsce jest jednak coraz bardziej niedbale przeprowadzany. Naprawdę. No te ustawy są
są nieprzygotowane, są w takim trybie szybkim uchwalane, jest ich tak dużo i potem jest do nich tak dużo poprawek, że naprawdę ciężko stwierdzić, że to jest rzetelna, przygotowana legislacja. To jest, jak pan na pewno dobrze wie jako prawnik, no duży problem też dla świata prawniczego. Ciągłe zmiany, ciągłe poprawki i naprawdę często jest tych bubli dużo. Nie mówię, że to się zaczęło za waszych czasów, bo tak, to nieprawda, bo również ordynacja wyborcza, chociażby przyjęta za rządów PO-PSL, miała, zanim jeszcze w czasie vacatio legis, które notabene trwało wtedy 14 dni, co też jest w ogóle śmiechem na sali, było 11 chyba poprawek jeszcze przed wejściem w życie. Pani czas, wykorzystała pani czas przeznaczony na wypowiedź. Rzeczywiście bardzo ciekawy problem. To jest tak, że wszędzie mamy teraz do czynienia ze wzrostem ilości przepisów prawnych. Coraz bardziej i najważniejsze jest to, że jest stabilna większość parlamentarna. Nie ma wewnętrznych sporów. My się nie żremy między sobą jak opozycja, tylko tworzymy prawo dobre dla Polski, dobre dla Polaków. Przygotujcie je od razu dobrze, a nie potem 12 stron poprawek. No na Boga. Znaczy, dążymy do doskonałości. No to jeszcze trochę do tego. Profesor Karol Karski. No ten rok to jest również rok, w którym właściwie to ja bym się powinien za każdym razem, kiedy z Państwem miałem przyjemność, niewątpliwą, nie kłamaną w żaden sposób, pytać Was, czy mogę przedstawiać Was z imienia i nazwiska, ale bowiem zaczęło obowiązywać RODO. No dużo było z tym przygotowań, to też Kamyczek do Prawa i Sprawiedliwości, bo że wejdzie RODO, też wiedzieliście wcześniej i się zrobiła straszna panika, bo nikt nic nie wiedział, w jaki sposób to ma być wdrażane. Na szczęście myślę, że w większości instytucji, podmiotów, firm, które były do tego zobowiązane, udało się wszystkie te spełnić wymagania. No niektóre myślę, że były trochę nadgorliwe i mieliśmy oczywiście sporo śmiechu z tym, że nad pacjentom zostały nadawane pseudonimy po to, żeby ich poimieniać po nazwisku. No to będę wystarczy numerek, ale... Kiedy wychodziła na przykład siostra i mówiła tak, że powiedziałabym, że pan Zieliński, ale nie mogę, bo obowiązuje ustawa o RODO, to pan zaczął i tak dolegliwością. Ale mimo wszystko miło jest posłuchać, że pani rzecznik wszystko kojarzy się z Prawem i Sprawiedliwością. Nie, no ale trudno, żeby mi się nie kojarzył proces legislacji z partią, która rządzi. Dziękujemy, naprawdę. Naprawdę czujemy się zbudowani. Trudno, żeby było inaczej, bo taka, aczkolwiek organem ustawodawczym jest cały parlament, ale no, mając większość w tymże parlamencie i możliwość forsowania w zasadzie prawie wszystkich ustaw bez żadnych ograniczeń, no trudno, żebym nie kojarzyła tego rzeczywiście. RODO jest akurat przepisem, aktem prawa europejskiego i tutaj konieczność implementacji wynika ze wszystkich państwach właśnie o to chodzi. Członkowskich. I wszędzie na terenie całej Unii państwa borykają się z tego typu problemami, ale szczęśliwie udało się dojść do takich dosyć rozsądnych rozwiązań, także dane osobowe są chronione, a jednocześnie nie jest dezorganizowane życie społeczne, życie gospodarcze, funkcjonowanie urzędu. Radna zgoda. O, to pełna zgoda z panem profesorem. No myślę, że nikt z obywateli nie przepada za tymi regułkami pojawiającymi się informacjami we wszystkich możliwych aspektach, szczególnie na jakichś infoliniach. Ta regułka musi być odklepana, no ale skoro tak zadecydowały organy Unii Europejskiej, więc musieliśmy to wdrożyć, ale chyba jakoś przeszło bez bólu z tego, co na początku był szok. Już pojawiało się dużo, było niepokoju z tym tytułem. A później dużo żartów było, na przykład taki jeden z memów, czy jeden z żartów, to jest taki RODO, coś tam, a jak się powie Rudy, to wiadomo, o kogo od razu chodzi. Szczególnie Donald. Przyzwyczajenie jest drogą naturą. Niby nowoczesne, ale jednak. No. Ciężko jest po takim wstępie odpowiedzieć na pańskie pytania, ale rzeczywiście było sporo perturbacji z wprowadzeniem RODO. Być może to kwestia nieprzygotowania odpowiedniego przez Prawo i Sprawiedliwość. I nie jest tak, panie profesorze, wszystko mi się kojarzy z Prawo i Sprawiedliwość. Być może to, że siedzimy naprzeciwko siebie, temu sprzyja. Natomiast nie zmienia faktu, że być może RODO będzie bolesne, zwłaszcza dla tych, którzy nieumiejętnie będą wprowadzać. Rozumiem, że Sławomir Potapowicz powiedział, że jest tutaj razem z nami, ale myślami jest gdzie indziej. A ja myślę, że chciał coś miłego powiedzieć, tylko nie wiem, czy w pełni mu to się udało. Cały czas próbuję się zrewanżować podobnym opisem pana profesora, ale jeszcze się zatrzymałem. Za ten kwiat? To szukam odpowiedniego
odpowiedniego słowa. Natomiast oczywiście bolesne będzie dla tych, którym przyjdzie płacić kary, bo one są na bardzo wysokim poziomie i to może być bolesne dla tych, którzy RODO nie wprowadzą w sposób odpowiedni lub też nie będą przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych. Ale też pamiętajmy, że to nie są całkowicie bezsensowne przepisy. Mimo wszystko chodzi o to, żeby nasze dane, dane naszych rodzin, informacje wrażliwe nie były informacjami publicznymi, aby inni nie znali naszych tutaj takich dosyć intymnych sytuacji. Pamięta pan jeszcze taki wynalazek sprzed lat, książka telefoniczna? O, piękne, żółte. Był taki numer telefonu, to jeszcze imię i nazwisko i adres. Na kartkach schodowych też było. Tak jest, ludzie nawet dzwonienie na biuro numerów miało jeszcze sens. Ale jednocześnie, panie redaktorze, trzeba dostrzec pewien postęp techniczny, jeśli chodzi o przekazywanie informacji danych. Zresztą, co ciekawe, sami udostępniamy strasznie dużo informacji na różnego typu social mediach. W zasadzie z jednej strony chcemy, by chroniono nasze dane osobowe. Niepokoimy się, denerwujemy, że ktoś zna nasz telefon, nasze nazwisko. Z drugiej strony zamieszczamy mnóstwo informacji o sobie samych na różnego typu social mediach. Chciałem zapytać państwa na koniec już, prosząc o krótkie, półzdaniowe życzenia dla naszych słuchaczy. To może ja, skoro nikt się nie wyrywa. Ja rzeczywiście życzę, jak już jesteśmy przy temacie różnorodności, żeby ta różnorodność miała jak kwitnąć w naszym kraju. Myślę, że w przyszłym roku w Polsce tej różnorodności będzie więcej w Sejmie, bo myślę, że będzie więcej ugrupowań niż jest w tej chwili. Jak popełnicie błąd, ten, który popełniliście wcześniej, że w koalicję pójdziecie, to znowu was nie będzie. To zależy w jakiej koalicji, ale to szybko skończę. I to będzie taka lekko tłusta platforma. I życzę, żeby wszyscy odnaleźli szczęście w życiu w przyszłym roku. Jacek Ozdoba. Najlepiej, żebym życzył Polsce oczywiście wygranej Zjednoczonej Prawicy, ale to jest jakby oczywiste, że chcę dobrze dla Polski, więc teraz może coś prywatnego. Profesor Garski. Znaczy ja chciałbym wszystkim życzyć szczęśliwego nowego roku, żeby był on lepszy niż poprzedni, żebyśmy wszyscy mogli być razem. Oczywiście różnimy się, ale wtedy, kiedy działamy razem, możemy zrobić o wiele więcej dla siebie, Sławomir dla Polski. Podobowicz. Życzę państwu tu zebranym studio i tych, którzy nas słuchają, lepszej Polski. Wszystkiego dobrego. A na koniec, proszę państwa, takie pytanie ogólne. Ile czasu potrzeba, żeby dzban stał się amforą? Krefałowi Trzaskowskiemu to chyba długo jeszcze. Patrykowi Jakiemu jeszcze dłużej. Bardzo dziękuję, do siebie roku. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękujemy. Dobranoc. Reklama. O nie! Mnie głowa boli. Tylko nie reklama. Tylko nie reklama. Dzisiaj jest jeszcze jakieś święto, nie? Spóźnione wiadomości, przeszedł dziadowską reklamę jeszcze. Uwagę, że w tym roku przypada 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki. Ten wybitny polski kompozytor jest znany i lubiany również na Białorusi. Muzykant Stanisława Moniuszki jest tu częściowo znany, ale są też obszary takie, które są mniej znane, jak na przykład muzyka sakralna, którą chcielibyśmy wypromować. Stanisław Moniuszko urodził się w majątku Ubiel na terenie obecnego obwodu mińskiego. W Mińsku przyszły kompozytor pobierał lekcje muzyki. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W centrum białoruskiej stolicy, w pobliżu szkoły, do której uczęszczał, wznosi się obecnie jego pomnik. Ratownicy wydobyli żywe 10-miesięczne dziecko spod gruzu w zawalonej części bloku w Magnitogorsku na zachodzie Rosji, poinformowała agencja TASS. Stan niemowlęcia jest ciężki. Zostało zabrane na oddział reanimacyjny. Przeżyło dzięki temu, że leżało w łóżeczku i było ciepło ubrane. Do wybuchu gazu, przypominamy, w części budynku mieszkalnego na Uralu doszło wczoraj nad ranem. Pod gruzami ciągle może znajdować się ponad 30 osób. 8 osób straciło życie. Akcję ratunkową utrudnia niska temperatura, która w nocy dochodziła do minus 27 stopni. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu na wschodzie, także deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Temperatura od minus 2 stopni, od 2 stopni bez minusa na południowym wschodzie, 5 stopni w centrum, 8 na zachodzie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 43 miliony złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 43 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. O nie, no nie, no nie, zobacz, znowu to samo.
Już koniec audycji, proszę Państwa, koniec audycji radia. To jest ten audycji, tabak, bibej, bilan, strubej, strubej.